Pewien szachowy mistrz, Aleksander Sobieski, rozgrywał partię ze swoim największym przeciwnikiem, doktorem Grebem. Szachy, jeśli wierzyć legendzie, zostały wymyślone przed wiekami w Persji. Jest to gra bez wątpienia szlachetna. Mistrz świata, Aleksander Sobieski, po 5-letniej nieprzerwanej serii sukcesów, niespodziewanie przegrał ze swoim największym przeciwnikiem, jednocześnie przestając być mistrzem świata. Sensacja? Prawdziwą sensację stworzył mieszkaniec nieznanego miasta Labrie, a działo się to w 1932 roku. Wśród 34 tysięcy mieszkańców tego miasta znajdował się niejaki Pierre Renaud, farmaceuta z zawodu. Ten 40-paroletni mężczyzna uzupełniał swoją niewygórowaną pensję dochodami z gry w szachy. Całe popołudnia spędzał w barze pod czerwonym kotem, grając bardzo prosto o stawkę 25 franków. Był bez wątpienia najlepszym graczem tego baru, ba, całego miasta. Chcę ci powiedzieć, że znowu spartaczyłeś nią. Atakuję wieżę. I co mi na to powiesz? Przykro mi, ale powiem ci mat. Gdzie? O, cholera. £25. Może rewanż? Nie. Jeżeli mam stracić, lepiej na kimś się wina. Nie, no nie przesadzaj. W tamtym tygodniu 2 razy wygrałeś. Tak, a ty 20. A swoją drogą powinienem zwiększyć stawkę. Przecież nikt już nie chce ze mną grać. A i zmniejszyć także. Zmniejszyć i zwiększyć równocześnie? Z kim gadasz? Wiem co mówię. Ja na twoim miejscu dawałbym formę. Słuchaj, to jest tak. Za wygraną do was dostawałbyś 10 franków. A za przegraną płaciłbyś 25. Trochę tracę w ten sposób. Ale widzisz, tylko pozornie. Bo z jednej strony zyskujesz partnerów do gry, a nie oszukujmy się, wyszliśmy ludzi. Owszem, coś w tym jest. Słuchaj, tak właściwie to szkoda ciebie dla takich partaczy jak ja. Jakbyś się zawziął, to byś przyłożył nawet mistrzowi. Pojęcia, bracie, nie masz co ty gadasz. Mistrzowie mają opracowane teorie, systemy gry. A ja pojęcia nie mam o tym wszystkim. Po prostu przestawiam figury. Naprawdę jest aż taka różnica klas? 2 albo 3. A poza tym, oni rozgrywają partie tylko między sobą. Słuchaj, to napisz im, że jesteś mistrzem. Ja? Czego? Chyba baru. Ja bym zaryzykował. Na przykład miasta Labrie, co? Zgubiliście panowie tego piątka. Ładnie byście grali. O! To wszystko przez ten wiatr. Czekamy na ciebie od wczoraj. Ach, zapomniałem. To nie jest tylko sprawa komina. Trzeba się będzie wziąć za ten piec. Długo to potrwa? Jakieś 2-3 dni. Cały piec trzeba rozebrać. Cały piec? Nie dostanie się inaczej do przewodu. Co? Budę chcę zakłuć. Już dawno trzeba było to zrobić. Zbliżają się chłody. Nie mogę was przyjeść tutaj uwędzić. 2-3 dni. Wytrzymacie bez gminy. A co będzie dla Renosa, to co najmniej 100 franków. Reno, napisz w międzyczasie do którego zmieszczu. Po co to? Jakby się zawziął, to przełożyłby nawet mistrzowi. A przy jego talencie... Nigdy w życiu. Zakładamy się? Zakładamy się. A co, boi się pan? Co to, ty nie. Ale wolałbym się zakładać z kimś innym. Dajcie spokój z zakładami. Nie będę do nikogo pisał. Panie Germont, polecone dla pana. Pewnie znowu z urzędu podatkowego.
O butelkę czerwonego. Zielina. Może przegra. Może jednak wygra. Przekonałem cię! Ty nie. To co, stoi? Stoi. I w ten mniej więcej sposób zaczęła się ta historia. 5 listopada 1932 roku listonosz dostarczający listy na ulicę Rue du Pont niósł paczkę codziennej korespondencji dla mistrza świata Aleksandra Suliechina. Wśród niej znajdował się list w szarej kopercie ze stemplem miasteczka La Brie. Mistrzu? Korespondencja. Wielce szanowny mistrzu Suliechin, na wstępie bardzo uprzejmie proszę, by nie wyrzucał pan tego listu przed przeczytaniem go do końca. Jest pan niewątpliwie najlepszym szachistą, jakiego kiedykolwiek znał świat. Ja zaś jestem tylko skromnym aptekarzem. No, krótko mówiąc, o co mu chodzi? Wsparcie? Raczej nie. Przepraszam za bezczelność, ale proszę o rozegranie korespondencyjnej partii. Oczywiście. Bezczelność. Wyrzucić? Tak. Ponadto jest jeszcze zaproszenie na turniej w Baden-Baden. I pan powie, że nie ma mnie w Paryżu. Tak jest. Czemu pan nie powiedział, że on proponuje pieniądze? Kazał pan list wyrzucić. Niech pan czyta dalej. Ponieważ jest oczywiste, że przegram, za porażkę, pański stracony czas oraz fatygę oferuję 1000 franków. Dla zwykłej formalności chciałbym jednak ustalić, przepraszam za tę śmiałość, że gdyby udało mi się osiągnąć remis, co jest oczywiście niemożliwe, mógłbym liczyć z pana strony na sumę 2000 franków. Gdyby zaś z trudnością zdobywał się na odwagę, aby o tym pisać, ale gdyby jakiś nadzwyczajny cud lub przypadek sprawił, że wygrałbym, chciałbym liczyć na sumę 3000 franków, których jestem przekonany, nigdy nie będzie mi pan musiał nadsyłać. Licząc na pana wielką pobłażliwość, oczekuję cierpliwie odpowiedzi, do której zechce pan dołączyć pierwszy ruch ewentualnej partii. Szczerze zobowiązany i z góry uszczęśliwiony, Pierre Renaud. To wszystko? Nie. Królewski Klub Szachowy Wielkiej Brytanii zapytuje... Wiem, że to zapytuje. Co zgłosił udział? Podobno Niemcewicz, Flor, Greve. Greve. Greve? Tak jest, doktor Greve. Nie gram. Jeśli mogę wtrącić małą uwagę. Proszę. Przed 3 miesiącami odmówił pan udziału w turnieju w San Remo, również ze względu na obecność doktora Greve. To może być w końcu źle zrozumiane. Ja się wcale z tym nie kryję. Z Greve gram tylko wtedy, kiedy muszę. Szczupaka spłacił, jak mówią w mojej ojczyźnie, tylko w sieci przyjacielstw. Rozumiem. Svenska Bagbladet prosi o artykuł analizujący pańską wygraną z Niemcewiczem. To niech jej Niemcewicz napisze, jak ze mną przegrał. Krótkie wyjaśnienie. Suliechin znany był z tego, iż niezwykle nisko cenił swoich przeciwników, zwłaszcza doktora Greve. Jak wykazują statystyki, od roku 1927 do 1932 nie przegrał ani jednej partii. Tylko nieliczni arcymistrzowie osiągnęli niekiedy remis. Natomiast w ciągu tych 5 lat nie było człowieka, który mógłby powiedzieć Suliechinowi mat. Co do tego listu, który pan jeszcze trzyma w ręce? Tak jest, przepraszam, zaraz go wyrzucę. Jeśli pan zaproponuje 1000 franków, może pan sobie wyrzucać. Z moim proszę tego nie robić. Więc pan z nim gra? Oczywiście. I teraz jest chwili po kopiejkę, a próby nawet przyklepnie. Może pan napisać, że chętnie bym nie przegrał, jeśli bym potrafił. Chociaż nie. Takie żarty może sobie robić z doktora Greve. On przynajmniej chce uczciwie płacić. Proszę także podać numer naszego konta, żeby wiedział, gdzie wpłacać pieniądze. Oczywiście jednocześnie poprosił numer jego konta. Pan szalał! 12 listopada 1932 roku rozpoczął się ponoć ten dziwny i nierówny pojedynek pomiędzy nieznanym nikomu aptekarzem z miasteczka La Brie, a słynnym na cały świat mistrzem Suliechinem, grającym w tym meczu białymi. Suliechin rozpoczął tę partię swoim ulubionym debiutem Rétiego, wychodząc skoczkiem. Szanowny panie Renaud, gra z panem zaczyna mi sprawiać przyjemność.
Już to samo nadaje się do oprawienia ranki. Czytaj dalej. Zapewne zdaję pas sobie sprawę, że w rozgrywanym przez pana debiucie Betiego zastosowana przez pana obrona związana z trzecią pasującą skoczka C6 należy do najbardziej szansowych. Bo ja sam stosuję tę grę w czarnymi. Gdyby potrafił pan kontynuować w tym stylu, uważałbym pochwały pańskich przyjaciół, o których mi pan donosił, za uzasadnione. Nadzwyczajnie. Niesamowite. A kto to wymyślił? No kto to wymyślił? Dostał odpowiedź od samego Subishima. Sam mistrz, wielki mistrz mówi, że mam rację. I nic go nie kosztuje taka uwaga. A ja się z tobą nie zgadzam. To nie jest grzeszowa formuła. On cię chwali za konkretne posunięcia. Powiedz mi, na czym to wszystko polega? Nie wiem. W takim razie jesteś genialny. Grasz intuicją. Powiedz Reno, jaki będzie następny ruch? Nie, przecież możesz powiedzieć. To niemożliwe, Blessie. Tajemnica, tak? Nie. Po prostu sam jeszcze nie wiem. Kolejna odpowiedź aptekarza zawierała znów odpowiedź najlepszą. Nie to jednak było w niej najważniejsze, jednakże przysłana niejako w rewanżu krótka odpowiedź analityczna ostatniego posunięcia Sulihina, który uznał ją za bezczelną. Postanowił dać mu nauczkę, pewien, że wygra w kilku następnych posunięciach. Sulihin, który mylił się niezwykle rzadko i tym razem był bliski prawdy. Istotnie, koniec tej partii nastąpił w kolejnych 4 posunięciach. Jednakże precyzyjna obrona czarnych postawiła mistrza Sulihina w dość trudnej sytuacji. Kolejka dla wszystkich! Wygrałeś! To niemożliwe, wygrałeś! 2000 franków. A gdzie kontię? Kominiarz? A cóż mnie to może obchodzić? Ja mam u niego butelkę czerwonego. Najgorsze było odczytywanie listu. No, zbyt skromny to ty nie jest. Zremisowałem. To jest zwycięstwo. Podwójne zwycięstwo. Uwierz mi, gdyby mi przyszło raz jeszcze zagrać, o niczym innym tak nie marzę jak o remisie. Proponuję mi rewanż. Mistrz świata grający w rewanżowej partii czarnymi po bardzo przemyślanej obronie osiągnął dość szybkie zwycięstwo. W ten sposób została wprawdzie odzyskana połowa sumy, lecz prestiż wciąż jeszcze pozostawał nadwątlony. Następnie rozegrano jeszcze trzecią partię, również zakończoną zwycięstwem mistrza Sulihina. Jednakże czwarta partia przyniosła mistrzowi Sulihinowi najbardziej niemiłe doświadczenie z dotychczasowych. Stawiam go. Od aptekarza? Tak jest. Co pisze? Nie wiem, jak to panu powiedzieć. Proponuję, żeby pan się poddał. CO?! Aleksander Sulihin, słynący z tego, iż niezwykle szybko analizował pozycję i nigdy nie znalazł się w niedoczasie na turniejach, myśląc nie dłużej niż 10 minut, tym razem namyślał się aż do wieczora. To jest około 6 godzin. Może pan powiedzieć, że się zgadzam. To znaczy, że pan się poddaje. Nasz pan ten czek i wyszli! A swoją drogą, to ciekawe, skąd to takiego aptekarza, nic tego niezłego, gra w takim stylu? No, jest lepszy od jednego z mistrzów. Ale dlaczegoż u diabła ja mam na tym tracić 3000 franków? Co to robi ta brzytwa? Co to ma znaczyć? Właśnie pan się godził. Jak to? O tej porze? Rano. Przecież już wieczór. A dlaczego pan nie przesunie tej wieży do przodu?
A teraz szybciutko, Laufrem. Wygląda na to, że pana załatwiłem, panie Reno. Jak to? Jak to, Reno przegrał? Przecież wygrywa z mistrzem świata. A co? Gorszy jestem? Do kolejnej rozgrywki między mistrzem Sulichinem a Pierre Reno nie doszło jednak ze względu na wyjazd mistrza Sulichina do Amsterdamu. I właśnie tam sprawa aptekarza z Labrie znalazła swoje sensacyjne rozwiązanie. A w przyszłym miesiącu jadę na tournée po Belgii. A niech pan sobie wyobrazi, że znam pewnego Belga na stałe mieszkającego we Francji. Nazywa się Pierre Reno. Przepraszam, powiedział pan Reno? Pierre Reno? Tak, Reno. Czy przypadkiem nie z Labrie? Owszem, zna go pan? Oj, 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 jeszcze jak. Grałem. W takim razie grał na dwa fronty, bo ja z nim grałem na pewno. Nigdy nie zapomnę tej daty, 5 listopada. Dostałem wtedy od niego list. Ja też. Pisał mniej więcej tak. Wielce szanowny mistrzu Sulichin, proszę pana, żeby nie wrzucał pan tego listu, dopóki pan go nie przeczyta do końca. Tak, do mnie pisał tak samo. Napisał do mnie również. Jest pan niewątpliwie największym szachistą, jakiego kiedykolwiek znał świat. Mniejsza o to. I jedno pytanie. Za wygraną 1000 franków, za remis 2000, za przegraną pan wie 3000 franków, tak? Tak, zgadza się. Tylko niech pan sobie wyobrazi, że pierwszą partię ja zremisowałem. Ja również uzyskałem taki sam wynik, ale drugą przegrałem. Drugą natomiast ja wygrałem. Podobnie zresztą jak trzecią. A pan? Trzecią również przegrałem. Zaczynam dostrzegać między naszymi wynikami ciekawą symetrię. Nie. Nabieram pewności, że czwartą pan przegrał. Tak, zgadza się. Czy w pierwszej grał pan białymi? Oczywiście. Debiut Rytiego? Pan mnie zdumiewa. Jestem w domu. Wystrychnięty nas na dudków. Ten cały Pierre Reno był tylko skrzynką pocztową, a my cały czas graliśmy ze sobą. A to łobuz. Oszukał nas! Ja nie mam pretensji do Francuzów, że wynaleźli szachy, chociaż to przez nie straciliśmy przyjaciela. Natomiast mam pretensje do Fenicjan, że wynaleźli pieniądze. Tak jest, zapamiętajcie moje słowa. Nie każdemu farmaceucie dana jest sława, lecz prawie każdy potrzebuje gotówki. Wpiszesz mi to wino na kredyt? Wpiszesz mi? Tak oto zakończyło się jedno z najoryginalniejszych oszustw lat 30., którego bohaterem był farmaceuta Pierre Reno. W gruncie rzeczy był on miernym graczem w szachy, lecz znakomitym matematykiem. Bez względu bowiem na to, który z mistrzów odnosił zwycięstwo, do kasy Reno zawsze wpływały pieniądze. On sam ograniczył się jedynie do przeadresowywania kopert, a mistrzowie zawsze tracili.